Cześć, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale Crypto Mining. I dzisiaj Piotr z tej strony. Parę osób pytało i prosiło o ten airdrop Arano. Także dzisiaj mniej więcej robię filmik, o co mniej więcej chodzi. Sam go jeszcze nie dokończyłem, bo naprawdę czas goni. Tu zaraz święta, sporo się rzeczy dzieje i no ciężko znaleźć czas, żeby to zrobić, ale mniej więcej wam powiem, o co chodzi. Po rejestracji potwierdzenie maila, wysłaniu numeru telefonu, dostajemy kod, żeby się zweryfikować. Jesteśmy zweryfikowani. Mamy już tą stronę Arano. Będzie to taka giełda kryptowalut, gdzie będzie można też zeswapować różne kryptowaluty, coś jak właśnie Uniswap, coś w tym stylu. I możemy teraz zdobyć ANO. W jaki sposób? Po prostu po pierwsze, po rejestracji dostajemy 100 ANO. I po zweryfikowaniu tego, za każdą osobę poleconą, jeżeli polecamy, dostajemy 100 ANO. Następną opcją, jaka jest, to jest zdrawki. Będzie to trwało jeszcze 42 dni, chyba bodajże, na to wychodzi. I codziennie jest zdrawka. Na początku było tak, że trzeba było być zalogowanym 2 dni, przynajmniej po 5 minut, żeby te zdrawki uruchomić. Nie wiem, jak jest teraz. Bo jeżeli wam te zdrapki po weryfikacji po wszystkim nie będą chodzić, to czyli będzie trzeba 2 dni, minimum po 5 minut się zalogować, żeby te zdrapki wam ruszyły. I tam są właśnie do zdobycia po 5, 20 ano. Ja tylko jeden dzień opuściłem, jakoś, nie wiem, za nie mogłem, czy coś w tym stylu, nie miałem czasu po prostu zrobić, mi wyleciało z głowy. Ale ten ostatni zrobiłem, po prostu jak się pojawi nam, że to jest aktywne, klikamy na to, myszką przejeżdżamy, zdrapujemy, potwierdzamy. I mamy już na przykład 5 ano czy 20, to zależy. Dni jeszcze, zobaczcie, jeszcze jest czas, żebyście trochę zdobyli tego ano. Także odblokuj więcej kuponów. No więcej nie ma, chyba jest jeszcze właśnie tyle dni, ile tam pokazywało. Czyli przeliczmy, ile jeszcze dni, jakbyście szybko zadziałali. Jeszcze weszli, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 14, 18, 20, licząc za czym ten filmik się dostanie, plus 2 dni ten, to 20 dni jeszcze można, plus polecanie, czyli warto zgarnąć. Co tu jeszcze można zrobić, jak zdobyć jeszcze więcej tego ano? Bounty jeszcze jest, mamy zadania na Telegramie, na Twitterze, Reddicie i Medium. Czyli śledź Arano Twitter, czyli czy aby było udostępnić jakiś tweet z zawartością, aby skopiować, jak wszystkie posty Arano, i polubić posty Arano, później podajecie swój profil twitterowy, potwierdzacie, oni to sprawdzą, czy zrobiliście te zadania. Na Telegramie pewno dołącz się do grupy, śledź Arano Telegram, i porozmawiaj o tokenie AMDX na grupie i później też zatwierdź Reddit i Reddit też następne zadania, śledź profil, skomentuj coś i głosuj i później na Medium śledź profil Arano, klasz wszystkie artykuły, skomentuj AMDX i AMD twoje poglądy na temat artykułu i też tutaj profil zatwierdzamy i mamy zrobione i tutaj nam wpadnie 20 ano. Dodatkową opcją dla tych osób, które posiadają YouTube'a lub stronę internetową, czyli napisanie artykułu i puszczenie go tutaj zatwierdzić, dostanie się dodatkowe ano. I za YouTube bounty jest takie, że za zrobienie takiego filmiku o tym AMDX tokenie, nie o Arano, ano, tylko o tym AMDX tokenie, zrobienie filmiku daje nam ano, w zależności ile osób nas zobaczy. Największa opcja jest przy 10 tysięcy osób. Jakby nas zobaczyło, nasz filmik, dostajemy aż 50 tysięcy AMD. No to bardzo ciekawie. Warto właśnie później pospamować po Facebooku gdzie indziej tym filmikiem, żeby ludzie wchodzili, zobaczyli ten filmik, żeby było jak najwięcej wejść. Także dość ciekawy też airdrop zrobiony. Tu możecie połączyć swoje konto z MetaMaskiem. Tu będzie pisało połącz konto, musicie mieć MetaMaska i wtedy na przykład będzie można bez problemu sobie wchodzić na ich ogólnie ten tą giełdę i przy połączonym portfelu na przykład
kupować, sprzedawać i takie tam inne rzeczy, co będą. Także czemu nie? Warto zrobić taki airdrop. Nic nas to prawie nie kosztuje, trochę tyle czasu. A może będzie bardzo ciekawie. Link tradycyjnie będzie pod filmikiem. Ja też się muszę za to wziąć. Mówię, naprawdę czasu nie... Czas trochę mnie ogranicza w różnych dziedzinach. Nie wszystko da się zrobić. Ogólnie jest jeszcze akademia tutaj. Co to jest blockchain? Co to jest DeFi? I co to jest, co to są inteligentne kontrakty? Jeżeli ktoś chciałby się uczyć, pewna strona wam się wyświetli po angielsku, ale zawsze robicie prawy przycisk myszki, przetłumacz na język polski, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, i wtedy mu jest łatwiej się odnaleźć po takich stronach. Także żadne wymówki nie będą tu tolerowane, jeżeli ktoś mi mówi, że nie zna angielskiego. 70% można tekstu zrozumieć, robiąc właśnie taką opcję. Ja specjalnie zrobiłem tak, żeby przetłumaczyć, bo ja w większości rozumiem, co jest po angielsku tutaj, ale jak jest, też mam problem, też tak robię. Przetłumacz na język polski i mniej więcej wtedy mi się bardziej rozjaśnia niektóre teksty, jeżeli bym coś nie zrozumiał. Także tyle z mojej strony. Link, tak jak mówię, będzie pod spodem. Zasubskrybujcie nasz kanał, lajknijcie, bo to nam pomaga i trzymajcie się do następnego filmiku. No to siemka.